Słucham. Mogę skorzystać z toalety? Kaczuchę zaraz pan dostanie. Wait, muszę cię szybko. Ale ja nie muszę potrzebuję szybko kaczuchy. Chodź, bo bam mi zemdlał i krew. Bo... No, może zabrałbym wszystko. Ej, pan szybko. Kosę by dostał w kamerze. Ła, Jezus, jak boli. Ła, Jesus Christ. Co ja muszę później zaszyć tutaj stopy. A pan dobra. Chyba nie rozumie, po co kaczucha jest wykorzystywana. Kaczucha jest wykorzystywana, jeśli pacjent nie może się ruszyć z łóżka. No to się pan właśnie nie może ruszyć z łóżka, bo pana nigdzie nie puszczę. Jak to kładę nie mogę tu się i ruszyć? Pan sobie szczy. Nie ma, nie pozwala na pana. Kurwa, w pierdol mu spuszczam zaraz. Pan sobie tam. O, dobrze. Przykucnie. Dobra, to kucam tutaj. Ale pan odłoży ten telefon. Da mi pan ten telefon. Przepraszam, przepraszam. Ja tutaj, proszę mi nie przeszkadzać, jeśli mi się chce zrobić, proszę mi to. Pan położy tutaj ten telefon na łóżko. Gdyby rybie natychmiast stałem, bo popieszczę pana prądem. Mnie to nie obchodzi. Dobra, dobra, odkładam w porządeczku. Dać panu do ręki, czy jak to zrobić? Ja najlepiej. Tutaj, o, wezmę. Bo ja, no, ale ja potrzebuję, jakby to powiedzieć. Komunikować się muszę. Aj, chwila. O, tu taka situation była. Siup. Ała, o ty. Panie, co jest śmieszne? No proszę pana, no do łazienki chce iść normalnie, no. Co pan? No to pan, ma pan tu zdejmuje kaczuchę sobie, o, pyk, kładę. No nie, co to kaczuchy. O, zabrał. Ja panu zasłonię tutaj ładnie. Zaraz się jakieś wiadro znajdzie. Nie ma wolnych medyków. No właśnie nie. Bo ja nie ma chyba. Zostałem rykoszetem chyba. To usiądź, odpocznij. No nie dziwię ci się akurat. Hey, stałeś na miejscu starczenia. No dobra robota, Karim, dzięki bardzo, pomogłeś. Stałem i potem tam rykałem z ludźmi. Jakby był sam, to można by go w pierdol mu wpuścić, nie? Czy nie można na szpitalu? Pewno nie można, czy na strefę czy coś. 10-4. A tutaj jeden jest gotowy i... Ja tutaj dwóch na zabiegowej, to już w porządku, możemy ich brać. Dobra. Pan zejdzie w gdzie ta jest? Dobra, zaraz będzie miał pan świeży kibelek. Czuje się pan z tym dobrze? Proszę zobaczyć! No, siku mi się chce bardzo mocno, nie wytrzymam już. Nie mogę nawet się ruszać, skręcaj mi... Skręca mi pęcherz. Jak się ruszę, to się zeszczam. Potrzebuję nowej kaczuchy. Weź znajdź jakiś wiadro, się zeszczę zaraz. Tak możesz. Albo ty. Kaczuchy! Bo on się zaraz zleje, czekaj, wezmę mu kwiatek. Nie mogę się ruszyć, siku mi się chce. Wiesz, do doniczki będzie lał, prawie podleje. Kaczuszkę jakoś. Ty, a Colin gotowy? Jeszcze nie. Czeka na opatrzenie. Przez medyka. Oh, fantastycznie. Pan zasłoni, pan zasłoni. Ładę tu i pan szcza do tego. Pan zasłoni, tylko ten ładnie. Tutaj zasłoni pan. Dobra. Roletki. Dobra, fantastycznie. Jaki skurwysyn. Patrzcie, kurde, no nie stał wcześniej, to teraz chodzi. Cie, co on robi? To tam. Przy do kwiatka. O ty kurde, tam. Wystrzał! Ile może wyczekać? Co pan takiego dużego siura ma? Dobra, ja się pomóż odsłonię, bo to długie. Jest z drugiej strony. Dobra. Ty kurwa, nie ma go. No. Ty nie ma takiej wentylacji? Kurwa, wiesz co, szczerze, to ja tu nic nie widzę. A ja nawet latarki nie mam, ja mam tylko pistolet w sumie. Ty, kurwa. Houdini, gdzie on jest? Houdini, był szczał, że się do kwiatka schował. Nie, no nie ma możliwości. Właśnie, od no teraz podnieś. Pomóż mi to łóżko, bo to bez betony bardzo to. Witali,
internet. Masz kółkę przecież. Kurwa. Dobra, pociągnę. Dawaj. Kurwa, ciężkie biskit. Panowie! Krzywdę mi robicie, no co wy mnie z wózki, kurde, spadłem! Przewróciłem się w stacie, mogłem coś jest ze mną nie tak. Co jest? Co pan się tutaj próbował? Spadłem z łóżka. Straciłem przytomność, jak się załatwiałem. Za mocno chyba cisnąłem członka. Krew nie dopływała. I była taka trajektoria lotu, że był na łóżku i nagle znalazł się pod łóżkiem. To kurde, to ja fizyk normalny. Otrzymanie męża jest męczące. Prostatę ma, prostata, starość, nie radość. O ile to jest psów, o kurwa macie. Może doktora zawołać, żeby tylko sprawdził. Chyba na końcu. A rykoszetem dostał. Dobra. Bo zemdlałem. Panie doktorze, bo tutaj pan ma prostatę chyba. Bo zemdlał jak przedostatni na służbę. Panie doktorze, leżałem na łóżku, załatwiałem się do kaczuszki i nagle spadłem pod łóżko, zemdlałem i mnie obudzili policjanci. Pan był podstrzelony? Ruszyć się nie mogę. Czy nie? Tak, tak, podstrzelony był. Możesz pan ruszyć? Coś mnie boli strasznie, nie mogę, coś mnie ściska. Tu w pasie. Ile pan pokaże? Tu, brzuszku tu. Brzuszeczku tu mnie może. Tu pana boli? Tak, tak, tam, brzuszku. Ja, gdzie pan był podstrzelony? To pani doktor trzeba się zapytać, takiej czarnej. Samantha? O, tak, tak. Powiedz mi pan tutaj na sali, w okularach, gdzie był podstrzelony, gdzie on oberwał? Podejdź na salę na chwilę. Nie, no bez przesady. Panie doktorze, boli mnie tu w pasie. Kazali mi do kaczuszki się załatwiać, ja się cały zestresowałem i spadłem, zemdlałem. Rozumiem, już, idzie pani doktor jeszcze. Pewnie się, żebym miał pewne informacje. Dobra, pan sobie siedzi. Ten pan nic. Ten był pan tylko przetarcia miał siniaki. Dziękuję w takim razie. Aha. Przecież już pan także tak, już on już jest dom. Pan jeszcze czasu. Już jest ogarnięty. Siniaki, a gdzie te siniaki były, pani doktor? Na ból, wiesz? Na plecach i na klatce piersiowej. O, to możliwe, że to widzi przez to, że coś, jakieś środki uboczne, jakieś coś. Pan stanąć ci pleckami. Boli mnie. Dobra, pan się położy, ja zrobię USG brzucha, jak tak brzuch. Ale tu materac ściągnęli, na nowe łóżko musimy iść. Bo tu materac ściągnęli. No to tutaj, naprzeciwko, właściwie. A to pan może do łazienki musi iść, jak pan... No ja chcę do łazienki, ale mi do kaczki każą się zaprzeć, ja już żemdlałem z tego wszystkiego stresu całego. Weź poprosz, mógł go przenieść tam na łóżko na koniec. Do łazienki iść, chcę. Kaczuchę, do łazienki? Chcę jechać, prawda? Chcę na dwójkę. No to strasznie, tu mnie w pasie uciska. Weź go zaprowadź. Co mnie może... zaprowadź. Ogarnę kary i ma jeszcze. Musi do łazienki, żeby nie czuje, jak on... Dobra, jak będzie uciekał, to ja nie zapomniałem się na niego strzelić. Dwóch nie porobię, jakby jeden był. Weź mi pomóż. Powolutku, powolutku! Proszę powolutku! Powolutku. To my gdzie będziemy? Pana siekę podeszczę do pana w nogi. O Jezus. O, tutaj toaleta za tymi drzwiami, pan wejdzie i... Dobra, do której pan kabiny chodzi? Bo ja muszę wiedzieć, do której kabiny proszę mnie zostawić, zamykam drzwi od środka. Niech pan się załatwi, bo jeżeli go tak brzuch boli, on cały siny był, kurczę. A wy tu nie macie tych kabin żadnych? Spróbuj coś zamknąć? Tutaj można wejść, tak? Nie, tak lepiej nie. Znaczy tu można wejść, tak? Tak mam wejść? Tu coś jest w środku, chyba. Nie, nie, nie. Oj, proszę mi pomóc. Spadam! No kurwa, co za idiota! AŁAAA! Belgo wciągnął. I Belga wciągnął, pomoże. Kurwa. Panowie! Ja nie wiedziałem, w ściekach wyszedłem przez kibel! Kibel mnie wciągnął, w ściekach jestem!
Dobra, mamy. Panie Dorian, ma rozumieć, że pan się załatwił. Nie, 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 jeszcze, możemy nie. Jeszcze idę. Dokończyć trzeba. Amatora. Wyjeźdźcie go. Zrania w szpitalu. Ała! Co to się dzieje? Niech robi gacie. Przebierzemy go na komendzie. Ała! Ale mor. O kurwa. Dobra, idziemy z ostatnim zatrzymanym. Pan tutaj pomagał, tutaj znać się, tak? Tak, tak, tak. Wszystko wiedzą. No. Proszę bardzo. Doktor, który jest tutaj jednostka zwolna? Wysiądź się. Kurwa, ile to jest tacho. Jessica, wysiądź. Jessica, kurwa, wysiądź. Przepraszam. No, witam Lary. Panie Dorian, ja tu pana wsadzam do środka. Dobrze, dobrze. Uwaga na głowę. Dobrze, dobrze. O. Dobra, super. Zamknę to panu drzwi. Gdzie jest ten oponent ze ścieków? Gdzie ty jesteś? Jest. On jest zatrzymany, czy aresztowany w końcu? A, dobra, dobra. Wszyscy są. Panie doktorze, oni mi nie pozwolili się załatwić! Siniaczki! 54. Pan się mnie boli! Panie doktorze! Chciałbym pomóc, ale teraz to... Kurwa! Dobrze, panie Dorian, pan zna swoje prawa? Tak, tak. Dobrze, to ja się może na początku panu przedstawić z tej strony sierżant drugiego stopnia Tolbaro. I tutaj, lewej, że tak powiem, pan tutaj oficer trzeciego stopnia Loren Malcolm oraz pani oficer drugiego stopnia pani Jessica Sass. Co to jest ten radiowóz? Dobra, panie Dorian, teraz pana wyciągnę. Zamknijcie bramę. Ciasno jak w mojej siostrze. Ostawcie bramę, ostawcie bramę, ostawcie bramę. Panie Dorian, zapraszam do środka, tylko bez numerów. Panie Dorian, do środka, do środka. Nie wchodzimy do radiowozu ponownie. Do środka, na komendę. Nie mogę wstać. Panie Dorian. A nie mogę wstać, no. A to panu pomogę, już panu pomogę, tutaj. Teraz proszę. Teraz panie Dorian. Panie Dorian. Przecież ja się nie przedstawiałem. Nisko, uwaga. Jak zwykle. Jak zwykle. Już wiesz, że to jest. Głowa nisko. Patrzcie, pan Dorian chyba jeszcze był wcześniej poszukiwany. Proszę, mu tutaj. Albo niech mnie pan Dorian. Jeszcze w oksaki też. Chyba na rozkłuje teraz, ręce do góry panu jeszcze, dobra? No spokojnie, mówię panu. Dobrze, teraz pana tutaj na szybko przeszukam, okay. Pan się tu oprze o ścianę, nóżki szeroko. Może ja tu sprawdzę, powypinam się. Chcecie japy i się nie dogadamy i będę czekał pół godziny, a mama dzwoniła, że obiad cygnie. O kurcze, szampan proszę pana. To ja mogę tutaj? Tą Maryśkę na razie panu zabiorę, której pani nie może się posiadać, oraz te whisky, oraz to wino, oraz tą tequilę. Róża też to masz jego portfelek coś, cały. Dobra. Ten dowód był przestrzelony. Tam D zostało tylko i C chyba, nie pamiętam. Masz tu cały portfel jak coś. Telefonik bym chciał. Trzymaj to. Dzięki, dzięki. Dzięki, dobra. Czekaj, trzeba będzie go odciskami palców sprawdzić. To kurwa, jeszcze wódkę w majtka chował. Skorzystam, nie skorzystam z telefonu. A nie zaszkodzikiem? Ale szedł, bo... Nie, nie, nie. Dobrze, teraz pan odkuje, tylko prosiłbym, dopóki nie wyjdę z całej rączki do góry. Chyba, że pan chce zrobić to dla pana źle skontrolować. Nie, 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 dobrze, dobrze. Asekuruję. Telefonik poproszę, panie oficerze. No, fantastycznie. A telefonik? Nie, bo nie słyszę. Piwko jeszcze mam. Piwka mi zabrał. W sumie trochę rzeczy zostało. Telefonik, panie oficerze! Telefonik potrzebuję. No, mamy. O Jezu. Ja mu dam telefon, jak coś. Dobra. Dobra, tu masz telefon. Panie.
I pan teraz ma 2,5 minuty od wyciągnięcia telefonu. Jak minął 2,5 minuty i pan nie skończy rozmawiać, dobra, dobra, to poszuję pana taserem. I przy mnie. Bliziutko, przy kratach. Odbicie Halo? Potrzebne, odbicie potrzebne, zaraz do mnie podejdzie policjant. Jak ja będzie tam tutaj... jestem. A gdzie ty jesteś? No, kurwa, w celi jestem, ale w trójkę jesteśmy, więc no w trójkę potrzebne jest. Naszej trójce, Colin, Graczol i ja. Dobra. No. Co? Ten drugi łysy, no. Przepraszam, pomyliłem się. Pomyliło mi się, przepraszam. Dobra, wchodzę na komendę, zarabiać. Jak wchodzisz na komendę? Kurwa, kuj, jak jesteś potrzebny, to cię nie ma. O, dobra. Odbicie no, potrzebne mają Colina, łysego, mnie. Potrzebne odbicie, trzy osoby do odbicia są. Zagadaj do spadnia szybko, bo ekipa potrzebna. Dobra, 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 pa. Żyjesz cały? Co za strzały? Słucham. Potrzebny adwokat. Komendancie? Potrzebny adwokat, ale ja nie jestem adwokatem. Poprosić adwokata? Poproszę adwokata. Mam dla ciebie różę, ale policjant mi zabrał jak coś. Ten to była dla ciebie róża. Chciałem ci ją dać, może jak się spotkamy. No czy nie powiedziałam tego. Teo, Teodor, jakiś sierżant mi zabrał różę. Weź mu różę, powiedz, czy to dla ciebie była. Zobacz, czy pachnie, czy ładna. Jasne, pa, pa. Dziękuję ślicznie. Dobra, pa, pa. Panie Dorianie, została minuta. Ta, minuta została, dobrze. Ale wykonał pan już telefon jeden, więc zapraszam. Nie odebrali, nie odebrali. Trzy. Nie odebrali. Panie oficerze, nie odebrali. Nie odebrali. Mhm. Do kogo by to jeszcze mogę zadzwonić? Jest za głośno. A, sorry. Nie posiadam. 30 sekund. Jestem w więzieniu, potrzebne odbicie, trzy osoby, narycznie. Kurwa, nie ma opcji, chłopie, nikogo nie ma. 20 sekund. Wasili, przyjedź do mnie, tu coś podziałamy, zabierzesz mnie na szpital może, co? No to weź tam coś, czaruj. Dobra, dobra, czaruję. 10 sekund. W porządku, telefon wykonany do adwokata Kujczaka. Fantastycznie. Oddać komórę? Jakby pan mógł trochę ciszej. A, przepraszam. Na całym szeptam, momencie. Szeptam już. Fantastycznie. O kurde. No, panu. Dobra. No tak, to by było na tyle. Ja to jest tobie tutaj zarzucane. Kurde, szkoda, że nie ma kamery jak na armię. Tak, też szpital był blisko, można było mimo wszystko się schować, nie? Dobra. Spokój. Teraz do ciebie wrócę. A Jezus! Wszystko jest w porządku. Weź, weź tę sprawę, wszedł sobie do garaży policyjnej. Co się dzieje? Bez zgody. Więc krzyknąłem, że ma wyjść, jak nie słuchał, to strzały w powietrze. To może zacznijmy od pana Colina. Pani Colin, czy żyje pan? Za każdym razem, jak ktoś wchodzi na teren komendy... Na teren, tu mam dla pana zarzuty, po prostu od komendanta. Co się dzieje? To... Usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza Respider 08, terroryzm i członek zorganizowanej grupy przestępczej. A co nie ja się zajmuję panem Brownem? Ale to są zarzuty od komendanta, wyżej polecone. 10-4. Mówię do... Panie wiesz, nie X, nie X8, X6 jednak. Ale to odejmij, bo do nas było na... Dobra, dobra. Pan Colin nie chce tutaj nic powiedzieć na swoją wrogę? Kurwa, co się ze mną dzieje? Panowie, tutaj nie wyczuwam oddechu u pana Doriana. Puls wyczuwam, oddechu nie ma. Wyczuwamy EMS?
IMS do LSPD. LSPD do IMS. Potrzebujemy jedną osobę, żeby przyjechała tutaj do nas na komendę. 250 na 240 tysięcy. 200 tylne, poproszę. Cholera, ja co się dzieje? Miota mi, niech szatan. Podakę ma. Dobrze, drgawki, słaby oddech. Pan koni znalazł, to 2,5 minuty globalne na jeden telefonik. Proszę. Zaraz weź radio. Kurwa, ślini się. Przyklizna ma. Wydaje mi się, że to na twój widok, ale polecę bym po prostu tutaj poprosić usta, zobaczyć wszystko w porządku. Mój widok? Nie no, nie wygląda za dobrze. Nie chciałabym, żeby tak faceci na mnie reagowali, sierżancie, mimo wszystko. Żeby bliźni leciało im z ust. Dobra, czekamy na przyjazd IMS-ów. Na razie jest w pozycji bezpiecznej, powinno być wszystko w porządku. Zobaczcie, jak im ty lepiej, jak szatan. Właśnie wie, jak szatan. Ty aż z celi się wytelepuje. Czekajcie, go może przesunę trochę. O nie. O Jezus, Jezus. No i widzicie, temu panu jeszcze trzeba. Generalnie on mi kaczkę założył na głowę, to ja bym też to jakoś dopisał. To ja wiem, gdzie tak mają. Nie poszanowali. Ty, nie ma. Wziął mi kaczkę, tak? Założę na łeb. W tej celi. Heidi, tutaj patrzę po pomocy? Że jak ktoś ma drgawki, to że tak powiem... To z tej strony tak o, się dzieje. Tutaj ten pan. Tak, tak. Halo, przypada? Powiem tak, nagle zaczął mieć drgawki, piana z ust. Zauważyłam też, że ma słaby oddech. Puls jest normalny. Praktycznie w ogóle nie oddycha. Ale puls jest w normie, dlatego właśnie nie wiem, co jest nie tak. Samantha, dawaj nosze jak najszybciej. Chcę czy nie chcę? No idę. Helikopter konduj, tak? Dobra, to biorę helikopter sprawdzić. Czy na dno? Pytaliśmy adwokata i nie ma... Dobra, trzymajmy go jak na razie na płasku, weźmy go na szpital. On coś narzekał na ból brzucha, więc nie wiadomo co to może być. Panie koniecznie mam 30 sekund. 30 sekund pan jeszcze ma. Jeszcze 4. Dobra, dawaj go na nosze. Dobra, i na 3. Dobra, no. Raz. 2, 3. Siup. Hop. I do góry. O Jezu. Jedziemy. Dobra, panie Kolin. Karetce tlen na maskę. To panie Kolin, w ogóle. To ekspres czy konwój? Bo ja nie wiem, właśnie. Wszystko ma konwój? Idziemy za nim. Dobrze. Dobra, pan Kolin chce konwój. Dobra, da się sobie radę? Dobra. Medycy mówią, że to jest konieczne. Tak, potwierdzam. Dobra. Medycy, bo komendant... Komendant mówi, że, pan ma helikopterem polecieć. Słucham? No weźcie go, musimy go zabrać na dach. Helikopterem na szpital? Tak. IMS DRTVD? Słyszę, 10-4. Dobra, zabieram go w takim razie. Powódź się z ludzi, w takim razie Samantha się wróci karetką. Dobra. Dobra, ja wyciągnijmy w takim razie rannego z karetki. Dobra. Dobra, i prowadźcie. Czekajcie, weźmy jeszcze butlę z tlenem, założę mu tutaj maskę. Do oddycha. Jakieś A robił. Lecimy. Ale ten komendant dziwny, widz. Helikopterem chce transportować trzy ulice. Ile on wylądował? Również jadę pod... No chyba jakieś te, nasz komendant. Loren jest agent. Nie lubi helikoptery. Przychodzi ci ktoś i... Ojej. I potem przychodzi... Tak się dzieje.
tak się dzieje. Dobra, nie się mogę na górę. O cholera, jaki on ciężki jest. To kawał byka. I co nie chudego. Kloca, nie byka. O kurwa. Otworzę wam tutaj. Przypominam, że poza panem Dorianem w helikopterze zmieści się medyk plus jeden funkcjonariusz. Resztę weźcie tacho i podjedźcie. Witam gorąco. Celuję. Ja zostanę. Weźcie radiowóz, jedźcie na szpital. Ja leżę na tym, na łóżku, więc ja mogę w każdej chwili obudzić, znaczy mogę przestać udawać, nie? I mogę po prostu wybiec gdziekolwiek. Tam. Przepchnijcie go. Dobra, i wprowadzimy noszę do helikoptera. Tyk. A te nosze są jakimiś paszami, żeby on nie uciekł przypadkiem? Czy tak, zapinamy nosze. Ja usiądę z tej strony i w razie czego będę pilnował. Przecież tu zaraz jest kurwa szpital. Boże, na Sydney lecimy. Jakby ktoś mógł przekać. Przyjdzie i wypycha psa. Przychodzi na w ręce pilota, wypycha kurwa komendanta. Ciężko będzie z nim, muszę jakoś planować. Dobra, odbezpieczamy nosze, cyk i wynosi w ogóle. Wam pomóż mi? Ranny, ciężki oddech, prawie znikowy, sidy na twarzy, puls prawidłowy. Celuję do nieprzytomnego. No. Nie wcześniej narzekał na bóle brzucha. Dobra, ale szkoda. No, nie mogę ci pomóc. O kurwa, nie da rady. Tu już, o kurwa, już tu psy zabezpieczył szpital. Myślałem, że nie będziemy... Poszedźmy tu do szpitala. Może wyjść? To jest pan Longbo? Może wyjść? Halo? Spokojnie, nie, i tak. Chcę bardzo uciec tu. No przez parking co? Auto bym musiał mieć podstawione. Wcześniej, nie? Kurwa, to byłoby dobre, no. Nie mam telefonu. Mam kładziemy go na sali? Tak. Jeden funkcjonariusz z nami, ja już kurwa dwie kulki dzisiaj dostałem, ja dziękuję. Za darmo. Dobra, połóżmy go tutaj. No pan się nie krępuje. Wam weź sprawdź mu oddech. Ja przygotuję maszynę do łyski, bo on narzekał na bóle brzucha. Czekaj, ściągamy to gówno. Kamizelka czy jakaś szmatka? Policja, podobno wy macie prawdziwe kamizelki. Gdzieś tu USG? Tak. A wziąłeś żar? Zabrałeś go? Tak. Ta. Dobra, wy sprawdzaj go całego, ja lecę z USG w takim razie. Z tego co Heidi mówiła jeszcze, tuczało mu się pianę z ust i dostał ataku targawek.
Nie jest na fel. No, o. Panie doktorze! Oddychamy. Robisz tutaj USG, sprawdziłem co z tym brzuchem, bo pada ból brzucha narzekał. Masz to, oddychaj. To widać? On nam zbiegł ze szpital. Wiesz co? Tak patrzę po tym brzuchu. O, panie doktorze, ale no boli brzuszek mnie tam. Sam patrz na liter. Może jakieś zatrucie pokarmowe. No i może przygotuj mu tak kroplówkę z elektrolitami pełnymi na wlepie. Bo jeżeli to zatrucie, no to się szybko odwodni. Nie ma opcji, ja się pojeżdżę, troszeczkę nie ma opcji, nawet jakbym wziął za zakładników medyków, oni mi nie pozwolą wyjść. Bez sensu, to jest robienie akcji cały czas na tym szpitalu. Zaraz ktoś będzie się przypierdalał, że to jest Green Zone. Bo silny stoi, no silnego mógłbym wziąć na zakładnika. Mógłbym jakoś coś tamten, ale tu pies jest od razu z shotem. Ta typiara patrzy się. Kurde to. Kropóweczkę, bo sobie poleży pile. No, no nic, czekamy. Ja na USG nie widzę nic, jest czysty w środku. Okej, okay, no. I co, panie doktorze? Chyba nie był czysty. No, brzuch jest czysty. Tam w środku. Pan się położy na płaskę. Może do tej łazienki potrzebuje. On mnie cały czas ściska. Proszę pana. Oczywiście, pan jak na razie poleży, niech ta kroplówka zejdzie, bo to jest najważniejsze, jeżeli tam dochodzi do zatrucia, żeby pan tam się nie odwodnił. Dobrze? Potem, dobrze. Jeżeli podkuł się pan wytrzymać, pójdziemy do toalet. To będzie mi dotknął gdzieś mniej więcej. Ja sobie tutaj zabiorę cały sprzęt, do USG odłożę na bok. Nie będę robił dymów, bo nie mam jak. Dobra. Sprawdź tam pan, ile już tej kroplówki zleciało. Widzicie, że na razie nie ma jak. No psy są... Myślałem, że na konwój pojadą wszyscy. I że zostanę tylko, wiecie, z dwoma psami. To dwóch to jeszcze idzie wymykać. Jeszcze jedna czwarta. No to czekamy. Za chwileczkę będzie gotowy. Ten brzuch tylko, ten brzuszek, tak? O, tak, tak. Mógł telefon może, czy nie? Jeszcze raz? Wypadł mi telefon gdzieś w helikopterze. Generalnie z tego co tam słyszałem, telefon? To dobra, woli normalny kod, wraca do szacie. Normalnego stanu. Jest już z nim w porządku, ma jedynie kroplówkę. I gdzieś mi kajdanki też wypadły w helikopterze, widział pan może? Kajdanek? Nie widziałem. Nie patrzyłem za takim sprzętem. Dobrze, bam. Ja mu odłożę tę kroplówkę, weźmę go do toalety. Jeszcze pistolet i nóż mi wypada. O, dobra. I shotgun z pleców. Obrzyn. C4 mi... Mogę tutaj toalety, bo ściska. Niesamowicie. Dobra. Mogę się ubrać? Tak, proszę. Tak. Pan doktorze. Tutaj razem z policjantami para zaprowadzimy. Pomału, ja tak szybko nie mogę iść. A co się dzieje? Nie mogę tak szybko iść. Do toalety, podobno go ściska. O Jezu, ile to jest psów, przecież to nikt na konwój nie idzie. O kurwa, jaka obstawa.
no smacznie. Proszę bardzo, panie Darianie. Znowu ta toaleta? Ta, coś go ściska. Halo? Ej, halo? Słuchaj, słuchaj, Spady, słuchaj, sytuacja jest, no. Ja jestem w szpitalu, teraz medykowi wkręciłem kita, że telefonują, będzie coś odbijane? No to co, czekamy chwilkę, aż tam się załatwi, ale z komendy chyba spróbujemy, nie ma innego wyjścia. No to spróbuj, słuchaj, teraz jest 5 czy 6 psów na szpitalu, nie? Posłuchaj mnie uważnie, ja ci powiem, wszyscy mają kamzę, komendant ma tylko broń długą. Komendant ma broń długą i ma tabletkę Mustwin. Ma taką tableteczkę i normalnie helikopterem przewieźli na ten szpital i będziemy zaraz helikopterem lądować pewno na komendzie z powrotem, ile mogłem to... No dobra, no to jak z komendy będziesz leciał na więzienie, no to cię odbijemy, już się szykujemy. Tak? Dobra. Próbujemy przynajmniej, no jest nas nie za dużo, ale spróbujemy zrobić... Uważaj, komendant ma jak coś taki w brązowych włosach, ma shotguna. To nieźle. Dobra. No ale to musisz liczyć, że damy radę, no. Dobra, dobra. Postaramy się. Dobra. O, oj, oj, o, od razu lepiej. Mr. Officer. O, od razu lepiej, halo, halo. Halo, halo? Halo, halo, pan otworzy tę kabinę? Już wyszedłem z niej, już jestem. O, fantastycznie. Dobrze, proszę pana, to może pan pójdzie z nami, mogę co? Się najeść i napić jeszcze, przed wyjazdem? Nie. Proszę bardzo. Dziękuję. Lebek. Jeszcze tylko łyczek w coli i łyczek herbatki. Herbatka z kolą jest dobra. Jeszcze. To pan stanie tyłem do mnie. Już momencik. Tylko sobie jeszcze pierdolne papierocha. Dobrze, pan odkłada tego papierosa. Spokojnie, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Au, spokojnie. Pan odkłada. Ostatni buszek! Niech mi je udowodnicie, kurwiszony! Dobrze, jedna ręka, druga ręka. I zapraszam ze mną. Kurwa, Beka mam niesamowitą z tym policjantem. Ten tam napięty, kurwa, z shotgunem, a ja ostatni buszek. To chyba jak kapitan jakiś. I do przodu, raz, proszę. Już wchodzę, już wchodzę. O Jezus. W drugą stronę? Wraca, już idę, wchodzę do góry. Wraca. Okay, dobra, już wchodzę. Patrzcie, jaki kurwa, jebaniutki, jaki tu napięty jest. Jezu, tutaj przymoczy do tego. Dobrze, co przymoczy, co ja jestem? Zwierzę jakieś, usiąść chcę. Spokojnie, proszę tam usiąść grzecznie. Nie mogę, w tym momencie. Nie mogę. Łańcuch pan musi ściągnąć. No, że nie, muszę się trzymać przecież jakoś rączki, no pan zobaczy, to już to nie jest jakieś śmigło, no. Spokojnie, mi... spokojnie proszę pana. Pan nie, nie, ja nie wsiądę, no nie, łańcuchy proszę ściągnąć. Nie ma opcji. Jak nie ma opcji, to nie jest transportowy helikopter, tu trzeba się trzymać wszystkiego. Mogę wypaść. Mogę wypaść, ostrzegam, mogę wypaść, jeśli się nie będę trzymał. Komendancie, jaka decyzja? Proszę ściągnąć łańcuch, panie oficerze, no. Najpierw... Jakaś jednostka by się przydała na helikopter, żeby wreszcie do niego celować. Bo tutaj musi zostać odkuty, a ja nie mogę zsiąść. Zaraz. Powiecie pan, no po prostu, panie helikopter transportowy, no ja się złapię tu za rączkę i tyle, nie będę uciekał przecież, no. Boję się o życie swoje, wiedry wieją. Pan zobaczy, jak ta palma się rusza, dobrze, to dobrze, na spokojnie, dobrze, pan się nie stresuje, wszystko będzie w porządku, przyjdzie jeszcze jakiś oficer i tutaj zaraz pana
posadowimy w helikopterze i panu zdejmiemy te łańcuchy. Pan się nie denerwuje. Oczekujemy. Kurka, wadna. Nie policyjnym, na medycznym. Medycznym. Jeszcze nie wyleciliśmy, bo jest problem z przypięciem go. Podjedź normalnie, bo licencji nie masz. Ale to nie przychodzi. No nie przychodzi tak czy siak. Nie przechodzi, no jest ustalenie zarządu po zeleniu, nie przechodzi. Dobrze. No ale komendancie, jak to robimy? No bo będziemy czekali godzinę na tą jednostkę, bo się nie wiem zdecydować, czy mają licencję, ja czy nie. Ja mam pomysł. Usiądź tutaj. Usiądź na pilocie. Ja pana Doriana tutaj celuję jednocześnie. Dobrze, rozumiem. Delikatnie. Dobrze. Tutaj przypinam sobie rączki. Rozumiem, rozumiem. Au, 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 nie tak mocno, au, au. Dobrze, my już lecimy w takim razie. Jakby ktoś na lądowisku mógł czekać, bo różne rzeczy mogą się dziać. 10.76. Ciężko, no. Ciężutko, ciężutko. Chwyć go z rączkę, bo trzeba przejść przez jedną. Pan tu tutaj podejdzie, pan tu podejdzie. Gdzie? Ja się zatrzymam w tym momencie. Tyłem do mnie, tyłem do mnie w tym momencie. Tyłem do mnie! Raz! W porządku. Zakułam panu ręce, jedna oraz druga. No i celuje do mnie z pompy, nie mogę. Chwytam tutaj pana za ramię. Z pompy celują, więc nie będę skakał i się zabiją. Nie wiem, gdzie tu jest. Tu gdzieś chyba można było zaskoczyć mimo wszystko, tak mi się wydaje. A. Się wytrącam przed górą. Tu nie, tu za daleko, nie, nic nie, nie, tu za daleko, panie oficerze. Tam do tej pierwszej, co? Żebym widział wszystko. Zajmijcie się panem Dorianem tutaj w celi pierwszej, ja muszę to z drugiej na sekundkę. Dzień dobry. Pan Dorian, pan czeka na adwokata, mam rozumieć, tak? Proszę pana, ja dzwoniłem właśnie niedawno, znaczy już dawno temu w sumie. Można... Nie, już tutaj adwokat już rozmawiał z jednym, zaraz tutaj pan będzie w kolejce. Dobrze, dobrze, w porządku. No. Czy pan swoje rzeczy tutaj zaraz usłyszał, tak? Nie, nie, proszę mi powiedzieć, nie miałem, ile mi grozi. Ja współpracuję, ja nic nie stwarzam problemu.
Nałożył mi pan kaczuchę na głowę, jak pan zrobił? Usiłowanie zabójstwa po 14 razy 6, tam jest bunt. Tutaj terroryzm i członek zorganizowanej grupy przestępczej. 240 lat, 240 tysięcy. Wiesz, jaki terroryzm? Zaczął terroryzm? Za strzelaninę w miejscu publicznym i doprowadzenie kilku obywateli do postrzelenia. A to ja nie strzelałem. Jak to nie, jak pan strzelił, nie postrzelił nawet? Nie, ja nie miałem broni, ja nie strzelałem. No i miał pan przy sobie broń, wziąłem od pana od razu broń. Ja? Niebezpieczny jestem przymiot, miał pan zwykły pistolet. Bezprecedensowy, ja tu nawet nie skrzywdziłbym muchy. Tak, tak. Poważnie mówię. Miał zwykły pistolet jak coś. Nic. Jeszcze chyba miał ten nożyk. Panie sobie, a ile za to grozi wszystko, panie oficerze? No mówię, 240 miesięcy i 240 tysięcy kar, tego, grzywny dolarów. Rozumiem, rozumiem. No trudno. Dobrze, poczekam może na adwokata i wtedy zaczniemy rozmawiać. No to nie ma co, jak panowie już wszystko macie na mnie, to co? A da się mniej? Bez naboi broń był. Kurde. Dawaj, patrz. Kurde, no. Komendancie, trzeba szykować powoli pojazdu na konwój. 104. Dzwoń. Cześć Tomaszek. Jak tam, panie oficerze? Da się coś mniej? Da się coś mniej, panie oficerze? No, panie Dorian, a czy my jesteśmy jakimiś tutaj negocjatorami? Pan ma jakiegoś zakładnika? Bo nie widzę. Nie, nie, ale ja pytam, czy da się coś mniej. Co ja jestem? A się pan pyta, kim jest to? Co to za telefon? Czemu byście mu telefon nie zabrali? Sam się wyciągnął. Nic nie wyciągałem telefonu, to błąd. Panie Dorian, pan nie go odnaje. A sam się wyciągnął, to nie, to sam się wyciągnął, panie oficerze, to nie tak. Ja nie wyciągałem. Co to znaczy, że sam się wyciągnął? No naprawdę, poważnie mówię, dzwoniło do mnie, ale nie wyciągałem specjalnie, żeby nie pokazać. Fuja mnie pan robi! Fuja mnie pan robi! Proszę pana, no nieprawda, no nie wyciągnąłem, naprawdę. Dobra, udam, że nie widziałem. To co? Co to za atak funkcjonariusza? Panie Dorian! Wczoraj jestem spokojnie, to odruch. Co tam? O cholera jasna. Panowie, coś mniej się da chyba, co? Ja współpracuję z policją. Co mniej? Pan tutaj kryminalista. Wiele razy pan poszedł funkcjonariusza. Pan się cieszy, że pan... Wiele razy? Ja do nikogo nie strzelałem. Nawet nie... Rzeczywiście, broń miałem panu, przy sobie. Przypomnieć panu przedawnione poszukiwania pana? Co to było? A to nie wiem, nie wiem. Ja do niczego się nie przyznaję. Nie złapaliście mnie za rękę. Dopisz mu poszanowanie munduru LSPD, nałożył mi kaczuchę na łeb. Pozdrawiam. Co ci zrobił? Kaczuchę mi na łeb założył. A to prawda, przyznaję się. Nałożyłem kaczkę panu oficerowi, bo była pęknięta. Mu zaraz doliczymy prowokację, mobilizację, zaraz go upierdolimy. Czekajcie chwilę, sprawdzę już na telefonie. Jak to dzisiaj na Akademii mówili, tam co tych, szkoliliśmy nowych kadetów? Lepiej nie. Na razie, nie dopisywać mu, bo później to naświadczyć. Ale jak chcesz. Kaczuchę mu dopisz. Kurczę, czekaj, bo nie mogę zmienić. Co panowie mi dopisują? Ja... Przecież pokazaliście mi moje zarzuty, czemu jeszcze więcej mi dopisujecie? Bo kaczuchy nie doliczyli. Bo wyszły przestępstwa tutaj z pana strony. Musimy dopisać. Jakie przestępstwa znowu? No, ma założenie kaczuchy na głowę. Co robi? Rozumiem, to jest przestępstwo karalne, proszę pana. Tak? Rozumiem. Tak. Ale przecież to była pęknięta kaczucha. Nikt nie wnosił o to. A, to jak pęknięta była, to w takim razie przepraszam bardzo. W takim razie nie dopisujemy chyba. Pęknięta była pęknięta. Kaczucha, naprawdę mówię. Zresztą oficer wie, że była pęknięta. To nie dopisujemy. I że nowa no, pęknięta była. No właśnie. No i cyk, panie Dorian, nowe zarzuty dla pana mam.
O kurwa. I cykpy. I usiłowanie razy 6, terroryst, członek zagrożonej grupy przestępczej, mobilizacja, ale zbili prowokacja, ale zbili posiadanie broni bez zezwolenia. I teraz panu wychodzi 320 miesięcy i 310 tysięcy kary grzywny. To nieźle. Co pani, do wiennego trzyjemy dalej? Ale co pan to, ja bronić się nie mogę? Nie mogę nic się odzywać w celi, mam najlepiej siedzieć oczywiście, cicho? Oczywiście, że pan może. A co pan powiedział, że pan nie chce adwokata przed chwilą, że tutaj nie ma co z nami rozmawiać? No nie, no ja chcę pan boik elegancko, ale dlaczego nie mogę nic mówić? Bo jak coś powiem, to pan mi doliczy. Czy ja dla pana jestem agresywny? Czy ja się rzucam w celi? Niech mi pan powie. Czy ja używam jakichś słów wulgarnych? Ja normalnie z panem dyskutuję, a pan mi dopisuje wyroki, jakbym panu coś zrobił, nie rozumiem. To za strzały. Ja tutaj, panie Dorian, widzę, że pan tutaj jest recydywista. No ale jaki recydywista? No niech pan mi powie, czy mnie ktoś z państwa złapał za rękę? Ja nie siedziałem przez najbliższe 7 dni w więzieniu stanowym. Ale ja jestem człowiekiem. Jeszcze przed 7 dniami pan siedział kilka razy. Proszę pana, no ale to co widzę, to mnie interesuje? Jak po 7 dniach już się wszystko przedawnia? Ja po 7 dniach mogę być psychologiem, adwokatem. Przedawnia się tylko tego poszukiwanie. To jest taryfikator, że zostaje na stałe. No dobrze, tylko czy pan mi powie, czy jest jakiś podpunkt w taryfikatorze, który mówi, że jeśli osoba była karana, to dostaje większy wyrok? A wie pan, że kiedyś był, ale go usunęliśmy, bo stwierdziliśmy, idę, że to przesada? Idę. Ale spokojnie, mieliśmy taki podpunkt. Mam czas. Mam sensę, wiesz. Tak powiem tutaj niektórzy obywatele tak, że tak. No to niech pan nie zmienia wyroku, no. Pan se wyroki zmienia dla tych osób, co z panem nie współpracują, wezywają pana czy coś. Ja nie zmieniłem, ja tylko poprawiłem, bo usunąłem to razy 8, zostało razy 6. Ale to ja bym chciał w takim razie ten poprzedni wyrok. Dlaczego? No dlatego, że był mniejszy, no przecież to jest logiczne, że ja nie chcę długo siedzieć w więzieniu. Dobra, panie Dorian, zrobimy tak, ja piszę panu ten, ale tam tak jakby było mówione, czyli 240. Dobra. Tak, żeby po prostu dokładnie było. A ja chcę konwój, nie chcę adwokata. Słyszy mnie pan? Ośpię. Pan, co pan mówi, panie Dorian? Mówię, że chcę konwój, nie chcę adwokata. Dobrze, dobrze, no już szykujemy konwój, już tutaj helikoptery lata i sprawdza trasę. A ile ten będzie stoją. Zatrzymanych ze mną jechało? Dwóch. O, rozumiem. Czyli łącznie ze mną dwóch, czy jeszcze dwóch dodatkowo? Nie, łącznie z panem dwóch. A, rozumiem. To jakiś też, kurde, musi być niebezpieczny więzień. No spokojnie, pan, zadbaliśmy o taki konwój, helikopter już lata, już do niego strzelają, bo sprawdza trasy. Trzy tachoły stoją, wóz opancerzony. To ja nie wiem, kto to taki. To dla mnie tak wszystko, czy ja nawet na dożywocie nie idę? To są małe wyroki. Człowiek chyba wyjdzie po pół życia, spędzę w więzieniu i wyjdę. Jak nowonarodzony. A panu nie szkoda życia. Dziecko by sobie pan zrobił, kobietę znalazł, auto kupił, dom wybudował, drzewo posadził. Przekupię jakiegoś więziennictwa, correction, tam sobie kobietkę zrobię, kurde. Elegancko będzie do mnie przychodziła raz w tygodniu. Nie za dużo. To też, co za dużo, to nie zdrowo. No tam w tym departamencie więziennictwa, ja oglądałem filmy. Ja wiem, jak rozmawiać z ludźmi tam. A co pan będzie pukał więźniarkę? Jaką więźniarkę? Nie. Ja przekupię pana więziennictwa, correction, tam strażnika, żebym mógł pukać więźniarkę. Rozumie pan? Ale nie, no pan by sobie normalną kobietę zdrową znalazł, jakąś na przykład medyczkę, albo no, nie wiem, psycholożkę. Wie pan, ile na kobiety się pieniędzy rocznie wydaje? Panie oficerze, to jest za dużo pieniędzy. Ja jestem człowiek skarbonka, ja jestem oszczędny, ja nie mogę. Ja bym nie widział tak, żeby tak na kobiety tyle wydawać pieniędzy. Poważnie? Myślę, że pan taki talent baru. Ja myślę, że pan szuka jakiejś kobiety z klasą, a nie jakiejś byle jakiej. A ja nie potrzebuję, kurde, po prostu zwykłej raz kiedy puknąć kobitkę i wystarczy, a nie tam, kurde. To co, a, panie oficerze, jak tam ten konwoik? Bo im dłużej tu stoimy, to tym... Chwila, bo tutaj pan Colin coś tam się nie zgadza i przedłuża. Ale dlaczego ja jestem za niego odpowiedzialny? To niech on sobie jedzie samodzielnie w konwoju. Pan chce zrobić tak tutaj, że pan chce puknąć i od razu dziecko zrobić. Nie, no co tak, pan, to nie, człowiek musi się zabezpieczać. No tak, wie pan, my mamy taką tutaj na tej dzielnicy taką rodzinę pana Kletki, tam to kurwa co się pukną, to dziecko wychodzi. A matka potem nagle znika, a matka zawsze znika, nie? A to nie jest tak, że stary powinien znikać? Nie, stary to Terminator, jebany, dwa raka mózgu już mu wycinali, dalej żyje. O kurwa.
Ja wam powiem, że ten spadnie do pana Kletti, to co ma jakąś laskę, jakąś nową, to kurwa jakąś chorobę ciężko ma i tak ją przeżywa. Miał taką, raka mózgu już, razy dwa. Kurwa, ostatnio to go ledwo co ratowali. Przecież, tam wiecie, w Sandy. Ja pierdolę sobie myślę. Kurwa mać. A gdzie te dzieci? Bo to jest, wiesz jak ci powiem? Bo to jest tak, jakby te laski się z nim ożeniły i miało pana Kletti w nazwisku, to by było niezniszczalne. Ale że nie są pana Kletti, to chuj. Tak, dokładnie. Ajajaj. A z tym człowiekiem to po prostu... Co tam? No nie wiem, jakoś leci... Jak tam się czujesz? A wiesz co ci powiem. Ani razu nie jestem jeszcze dzisiaj postrzelony, wszystko jest w porządku. Czekam na dłuższą. Mam nadzieję, że wszystko będzie bezpiecznie. Panią przecież, no i jak długo jeszcze no człowiek tu czeka, czeka i... Ale... Panie Dorianie, my byśmy z chęcią już teraz w tym momencie podjechali. No to jedziemy, dobra, to otwieraj pan cel. Panie oficerze... A pan Spadino tak. Też jedzie w konwoju? Bo tak wspominaliście o nim? Nie, Spadino chyba nie. Nie, tam śmialiśmy się z tego, że tam zawsze co ma jakąś kobietę, to tam... Dobra, wiesz, to nie będę nagrywał. Z dzieciakiem kończy. Rozumiem. Jakąś poważną chorobę ma. Pan, a dlaczego ja mam czekać na, powiedzcie mi, na zatrzymanego? A takie pana, pytania proszę kierować do komendanta. Nie, ja tutaj powiem. Pan chce jechać w konwoju, ale... W konwoju też niestety jedzie tutaj pan Colin, tak? Colin? Dobrze mówię? Chyba tak. I no niestety pan Colin tutaj przedłuża sytuację i niestety jest pan zmuszony poczekać na niego. A jak przedłuża, że niby co? No coś tam rozmawia sobie jeszcze z adwokatem czy tam z kimś, nie no wiem. No ja zaraz czasu nie będę miał, to będziemy trzeba ekspresem wysłać, bo kurde nie będę czekał w nieskończoność. No rozumiem, ale no widzi pan. To niech pan się tam, nie wiem. 10-2. Everything's under control. Kurde, no i będziemy teraz pół godziny czekać. No i to on tam nic nie wynegocjuje, jeszcze mu więcej dojebią, tak jak mi. Ksari. No. Zadymiarze, to już chociaż chyba miałbyśmy pisał. I jakie polecenia dzisiaj jeszcze będą? Ta, dzisiaj to ta. Tak, to tak. Oje. A o co na radiu powiedzieli? Słyszałem chyba będzie... urywek na radiu, tylko nie dokładnie. No, panie Dorianie. Dzisiejszy konwój będziemy uzbrojeni po zęby. Ja nie wiem, czy pana ktoś odbije, wie? Pan? Nie ma takiej opcji. O Jezu święty. To może ekspres. Tak pan po prostu się poddaje? Poddaję się, bo kurwa czekam tu znowu, wyrok mi tam, odliczy mi to od wyroku te oczekiwanie, to mogę czekać. No i tak mi później daje. Dobra, generalnie, słuchaj, zrobię to w mojej mocy, żeby ci troszeczkę odliczyć w takim razie za to czekanie, bo tam negocjuję troszeczkę z komendantem w takim razie, no bo jednak, no nie z twojej winy tutaj siedzisz tak naprawdę teraz. O, to jest dobre. Dobra, Tomas, idziemy tam ogarnąć rzeczy, chodź. Dobra. Ja tu mam zestaw naprawczy, to tu będę. Oj.
Witam serdecznie, witam. Dzień dobry, witam. Witam. Chodzi pan. Oj, oj, już momencik. Oj. Jest, jest. Okej. Odwróć się pan tyłem. O, pani oficer. Poczeka pani, bo... Oj, odwróć się pan tyłem. 5. Okej. 4. Prawa, lewa. W porządku. Dobra, mam go. Nie no, nie będę jej bił. Bo zaraz... Nie, bo wiecie co się stanie, jak ja ją zacznę bić na komendzie. Nie widzę nic, jak coś, prosiłbym jeszcze tam. Czy tam sam wejdę, czy... O, teraz jest kit, widzę. I tak odegra. Muszę wyrzucić dwa zestawy naprawcze, bo dwa zużyłem do otworzenia celi. Jedna cela i drugi i tam obie. A co to było, panie Dorianie? Dobra, przyznam się. Zestawy Pacer. Naprawcze zostały i tutaj troszkę kombinowałem, pomajstrowałem, no i... Witam. A dużo pan ich jeszcze ma w kieszeniach? Ostatni pan został. Pan też jeszcze tam po mnie zwolił. Miałem 3, 2, 2 zużyłem. Nie, no. Pan zabiorę ten ostatni, żeby nie było. Dobrze, proszę. Chciał? Ale on dzwonił po mnie specjalnie. Ja widzę, że pan ma jeszcze 3. Dobra. Proszę. Nie, to jakby nie zdążyłem ich po prostu, wie pani, o co chodzi. To jeden tylko, tak naprawdę. Może mi pani ściągnąć łańcuch? Telefon panu też zabiorę, dobrze? Nie. Pan jednak chce z tym adwokatem rozmawiać? Nie. To pan A telefonu ja nie... Telefon. Nie, ale telefonu nie miałem. No. To był skitrany pani. Oficer już jeden zabrali. Wie pani, o co chodzi? A? Kumam. Nie używany, nic nie da. Nawet nie wyciąga. Jeśli da radę. Dawaj, podpal jeszcze łóżko. Siągnie pani do łańcuch ze mnie? Czego pan nie słyszy? Łańcuch pani ściągnie. Podpal teraz. O-o. Co tu się dzieje, pani oficer? Stanie pan tam. Ale ja się boję o własne życie. No dobrze, stanie pan tam podsiądą, pan cel jest bezpieczny. Ale czemu? Idzie pan tam pod ścianę. Czemu pan mnie przeszukuje, jak ja nic nie zrobiłem? No kurwa, ja pierdolę bez jaj. Proszę pana, bo znowu będę musiała pana skuć. Rozumiem. Już odsuwam. Będę rozkowała pana przez te. Przez kratki. Za co? Jak przez kratki? Czemu tak? Przez kratki to jest... O. O kurwa, dymy. Pani ściągnie łańcuch tylko ze mnie, co? Nie zdążyłem po ciebie, wiecie. Dobra. Może mnie też pani 10-4, ja to pilnuję. Pani władzo. Co po nas chodzi, no mogę rozkuć, bo to już czeka na rozkuć. Dobra, to jeszcze pana przeszukam. Ja nic nie zrobiłem. W ogóle z jakiej paki jest zatrzymaliście? Co to ma być, kurde? Poczeka pan moment. Dobra, teraz pana słyszę. Trochę tak zostałem wychujany. Stałem na poboczu, se jadłem obiadek i nagle jeb we mnie wpierdalał. Tak.
Widzicie pan, no jest kod czarny, no to mamy prawo każdego zatrzymać, tak? Ale to zatrzymać w sposób taki, wjebać się w niego autem 300 na godzinę, po czym wyjść z klamkami i celować, jak gdyby nigdy nic im się nie stało. Wie pan co? Pana. Ja poczekam, jak oni skończą już tą pajacerkę i wtedy z nimi to wyjaśnię. Dobrze, czyli pan chce stać skuty, tak? Nie wiem, no mogę stać w zasadzie. Ale i tak muszę pana przeszukać. No, jak jestem zakuty, to jak czemu? Tam? Rick, pomożesz mi? A co tu? Pan Spadino no odmawia nic, przeszukania się. Tak, bo nie, zostałem, kurwa, wjebaliście się we mnie autem, kurwa, 300 na godzinę, także pozdro, nie? Dobra, po czym funkcjonariusze wyskoczyli z fury, nie raz pod ścianę, tylko czekam i idę sobie z policjantami, kurwa, tam Jezu, na górę. Sorry. Ja nie będę, kurwa, se dawał. Stoję se w aucie, nic nie robię, a ci się we mnie wpierdalają, kasztany jebane. Dobra. Zaraz się nimi zajmiemy. Witam, dzień dobry. Jak tam? Jak się pan czuje? Oj. Jestem tu już bardzo długi czas. No pan już chyba zmęczony, co? Zmęczony. Pan, no. Długo strasznie tu siedzę w tej celi. No co, potrzeba czegoś panu? Tak. Do automatu bym wyskoczył po jakieś wodę i chlebek, bo... Normalnie to sprawdzimy. Ja mogę panu przynieść. To pani przyniesie. A co pan panie potrzebuje? Wodę i chlebek, tak? Tak. Coś prowiant jakiś. Coca-Colkę, coś te sprawy. No Bloodmoon, pójdę spokojnie. Nie martwcie. Na późniejszy seans po prostu. Tak. Co jest? Jessica? Cicho, jeszcze tylko czym ci pomóc? Nie bójcie się. Jeszcze mam późniejszy o 22.20, więc. Wiecie. Ja mam tą kartę Unlimited, więc mi to bez różnicy. Dobra, popilnuję tu pana. Co tam? A nic. Nic. Długo jeszcze. A odliczy pan później od wyroku mi te rzeczy? Słucham. Odliczy pan mi później ten czas tutaj, od wyroku? Oczywiście. To się proszę nie przejmować. Zostanie odliczone. Będzie odliczone. Na spokojnie. A pan Colin jednak nie jedzie ze mną. No właśnie, pan jest... Pan potrzebuje, że tak powiem, szybciej konwój, więc pan pojedzie pierwszy. Bo to się przedłuży jeszcze, bo teraz jakaś tutaj grupa tak średnio zorganizowana, ale zorganizowana podjechała nam pod komendę i zostali rozstrzelani po prostu. No i właśnie dlatego teraz tutaj dużo czasu zajmie ten konwój. Ekspresem pan chce? Nie wiem, a ile bym dostał wtedy? Tutaj pan Dorian się pyta, ile by dostał, jeżeli chciałby ekspresem jechać? Minus 20% wyroku, panie Dorianie. A jakby tak minus 50%? Tak połowie? Panie Dorianie, ja bym bardzo chciał, ale niestety... Czyli minus 20, czyli jak 220 mi groziło, 220, to 150? Tutaj, jaki będzie wyrok dla pana Doriana w takim razie, jeżeli chce ekspresem jechać? No bo już zabili tak na dobra. Dobra, panie Dorianie, jako że dzisiaj jest Narodowy Dzień Kota, w takim razie 100. No, dzisiaj. To przyjmuję, to biorę w ciemno. To mi się podoba. Dobra, mieli państwo to. Dobra, 10-4. No, momencik, tylko przygotuję jeszcze. To jeszcze odliczy pan, nie? Ten czas to tak 80 i wtedy jest git. Dobrze, momencik. Ja już biorę te zarzuty, co pan mi podsyła tam, nie ma problemu. Tak. Już może pan mi nawet wpisać ścieżkę przed policją z tymi wyrokami. Nie, spokojnie. Widzisz, panie Dorian,
Da się zawsze dogadać, tak 80-80, bo to jeszcze trochę czasu tu byłem, nie? To to zagląda tutaj, sierżant Jack prowadzi to. No, sierżant Jack to jakiś w porządku oficer to. A ten prowiant to jednak nie dostanę, proszę pani. Prowiant chce pana? No to pani miała przyjść. Dobra, daj mi pan dostanie prowiant. O. Proszę tutaj. Już ty. Jak da radę 80-80, to będzie fantastycznie za ten czas, co tutaj czekałem. To już dobra. Może pan mnie wysyć, jestem gotów. Tutaj z zarzutów 240 i 300 tysięcy do 100-100. Niestety, nie schodzę niżej. Dobrze, dobrze, gotów jestem. Siubida. Skibidi wapapa, skibidi wapapa, skibidi wapapa, skibidi, skibidi, skibidi wapapa. No i... Oj, cześć. Chuj bombki strzelił, mili państwo. Kończę. Jak się pojawię, to wieczorem. Kto pierwszy raz, pamiętajcie, żeby stawić follow'a. Pojechałem do kinka. Pojechałem do kinka, jak coś... Słuchajcie, no nic, wyrok sobie zostawię, żebym tak sobie tu siedział czy coś, ale to wszystko. Słuchajcie, to wszystko z mojej strony. No jest sporo streamów, streamerów, to idźcie tam do kogoś, kogo tam lubicie po prostu w GTA. To jest Ryan, o kuj jest, to może do kuja was wyślę. Zobaczymy, co kuj robi. Kuj spiskuje przeciwko Spadiemu, więc możecie sprawdzić. Wywalicie Zawka? To nie wiem, jak to zrobić. Macie, do smacznego idźcie. To wszystko z mojej strony. Dzięki, że byliście. Jeśli będzie streamek, to późnym wieczorem. Późnym wieczorem pewno będzie szeryf czy coś. No ale zobaczymy, zobaczymy. Trzymajcie się, papa. Miłej nocy, miłego oglądania. Papa. No to ich wypchnął na hamo. No i się pożaliśmy delikatnie. No i teraz czekam na nich, żeby ich przeprosić. No wiesz, nerwy wydzionych miałem. Jak ktoś mi chodzi po dachu samochodu, jak go widzę, no dzień dobry, no... Dima ma taki styl, okej? Okay?